Cześć kochani, nagrywamy, może live'a zrobimy, w ogóle jutro byśmy na żywo puścili, pogadali z ludźmi, tak? No to kochani, to wrzucimy sobie zaraz, nie? Także jutro będzie live z zimą, jak ten, była konwencja, że się nie znamy i przeprowadzamy tam, przychodzę i tam wiatr, chyba widać, zdążyliśmy się troszeczkę poznać. Początek, tak. Opowiedz coś o sobie. Czym się zajmowałeś, czym się zajmujesz? Zimo, drogi. Czemu zima? To będzie ludzi interesowało. Jak już tu tytuł mówi, zima jest operatorem jednostki wojskowej. Był. Nie, no tak, faktycznie to tak, był, ale w tytule to pominąłem, będzie, że bo za długi tytuł, clickbait jest, więcej wejść będzie, więcej wyświetleń, nie? Tak. Albo i nie. To zobaczymy, nie? Aha, na początku musimy wspomnieć, nie promujemy palenia czegokolwiek, picia czegokolwiek. Jeśli nie masz 18 lat, nie oglądaj tego wideo. I w ogóle nawet jak masz, tak, tu będzie oczywiście będzie ustalenia, te ograniczenia co do wieku, jak najbardziej. Nawet jak masz powyżej 18 lat, to nie ulegaj żadnym modom i że kogoś gdzieś widziałeś z czymś tam. Róbcie jak uważacie, tak? To jest wasze życie, macie być zadowoleni. Ale jeśli ogólnie już... Ogólnie nie palimy, chcieliśmy sobie posmakować. Tak, chcieliśmy pokozaczyć do nagrania. tak, mieliśmy trochę pokozaczyć do nagrania. Taki był oczywiście plan. Na co dzień też nie pijemy. Ale jak już byście pili, to czy coś palili, to... Picie z dobrego źródła. Tak, dla początkujących polecamy coś, jakiś Connecticut. Jak poczytacie o cygarach, to się dowiecie. To fajne, a tutaj trafiłem takie ładne, ten smaczne bardzo, tak. Idealne do herbaty. Dobra, ale przechodzimy do meritum, bo już jest trzecia minuta, a my jeszcze nie zaczęliśmy. Zima, wiecie, jest operatorem, także taki rozpęd, ale jeszcze takiego wstępu z przedłużę. Tak, byłem operatorem jednostki wojskowej GROM. I oczywiście jak najbardziej, w międzyczasie tam poprawię i tyle, ile będzie trzeba i to jak będę pierdolił głupoty, czyli przez większość czasu pewnie. Dopóki cygaro nie zakłóci mojego toku myślenia, tak. Będę poprawiał. Zapomniałem przez ciebie, co chciałem powiedzieć. Kurczę. Chciałeś mi się spytać, co jak, gdzie był, co robił i tak dalej. Nie? Tak, będzie cała seria nagrań, a dlatego też się rozleka ten wstęp, bo rozmowa będzie lepsza, jak się poznamy, a myślę, że trochę tam na przewodach trochę czasu spędziliśmy. Także dzięki temu butelki się przewracają. Dzięki temu będę mógł zadać lepsze pytania. Bardzo dużej części z nich zima nie zna, więc będzie i na niektóre nie odpowiem, tak? Bo dlaczego nie odpowiem? Czemu zakładasz od razu takie pytania? Ale od razu na początku, na wstępie muszę powiedzieć, że niektóre opowieści, jak to ja mówię, z mchu i paproci, ja opowiadam tylko na naszych treningach, na naszych szkoleniach. Tak, no to jest jedna, że taki clickbait znowu. tak, ale właśnie, to będzie lepsza rozmowa, więcej z niej wyciągniecie na niektóre, ale zobaczcie też, co chcę pokazać. Dlaczego powiedziałem, że będzie trochę pułapek na ciebie zastawionych, pomimo wszystko tak trochę... No człowiek, lubię pułapki. Człowiek skurwiel, jak to określiłeś. Ale zobaczcie, i powieka mu nie drgnęła, nie? Chodzi o ten chłód. No nieważne co, pułapki uwielbiam. Bo ja jestem dobry. Tak, znowu coś chciałem powiedzieć. Ty dobra. Jesteś zły. Ja będę ten zły. Tak, jak do tej pory, tak. A Stachu? No może, nie wiem, nie pognęła się? Dobra. Zima, mój drogi. Początek. Jak to wygląda w jednostce? Oj, to będzie bardzo, no nie proszę, będzie, to będzie bardzo długi film. Ma
mamy czas. Część fanów, znaczy część oglądających, to chyba ciężko powiedzieć, że są fanami. Ale o jaki początek? Mówią, że o jaki początek? Panie, dało się to, w minutę się dało powiedzieć, pan pierdolisz tutaj już 30, to ja bym to powiedział szybciej. A część jest takich, że a jeszcze tak 10 minut dłużej jakbyś ponawijał, nie? Także ja myślę, że a jeszcze jak ty, to myślę, że z przyjemnością 40 minutówki to każdy ten łapnie, nie? Tak ci wygodnie siedzieć, trochę przeniesiemy, bo nas, żeby nas było widać w miarę dwóch, ale tutaj jest gwóźdź programu. Także jak to w jednostce? Zima, no ja wiem, nie, to ja wiem, że jest zima, nie gwóźdź. Nie, nie. jak to wygląda w jednostce? No nie wiem, jak wygląda teraz, bo ja już jestem... No jak byłeś, 11, 12 no jak to lat. Teraz się nie dowiemy, bo nawet jakbyś służył teraz, to byś nie mógł mówić, jak to wygląda, tak no, zakładam, nie no, bardzo, nie? Tym bardziej nie mogłem wtedy mówić o tym, jak to wyglądało. No z takich rzeczy, co może, jak wygląda życie w jednostce, jak wygląda dzień specjalsa, czy każdy jest taki sam, jak wyglądają te spokojniejsze, jak wyglądają te takie bardziej zajęte, jak wyglądają te niebezpieczne, jak wygląda ta grupa, jaka jest dynamika grupy w ogóle, bo to jest specjalsi z nazwy, ale to też jest grupa, też jest specjalna pod tym względem więzi, nie? Tak. Znaczy jak to wyglądało, to ogólnie no każdy tydzień nazwijmy to treningowy, bo to tak trzeba nazwać, że to był tydzień treningowy, wyglądał tak samo, tak? Czyli strzelanie, taktyka i dbanie o swoją, ogólnie o swoją sprawność fizyczną, tak? To każdy z nas musiał, to była najważniejsza rzecz, można powiedzieć, którą... O, zgasło. No, tak więcej gadania jak tego palenia. O którą każdy z nas musiał sam w większości przypadków zadbać, bo nikt, nawet WF-y, które mieliśmy, to... Każdy trenował we własnym zakresie to, czego mu brakowało, tak? Czy to było ciężko, czy to było lekko? To był normalny dzień, tak? Dla nas, żołnierzy pracujących, to był normalny dzień. My przychodziliśmy, przebieraliśmy się i zaczynaliśmy nasz normalny dzień pracy, który tam trwał w moim przypadku od godziny 8 do godziny 16. Z różnymi tutaj, nieraz ten dzień wydłużał się, nieraz się skracał z różnych przyczyn, z różnych powodów, ale ogólnie to tak wyglądało. Szczęście, tak? Jak takie biuro w korporacji, normalnie przychodzę, robię co no mam trochę do zrobienia. Trochę lepiej niż w korporacji, bo tutaj mogłem robić co chciałem, tylko to miało dotyczyć moich obowiązków. Nie było zakazu bekania i tak, więc w miarę rozumiem. Nie było zakazu. Muszę uruchomić. No, bo żeby nie być takiego jak ja, nie? Wysuszyło się. No i tak to wyglądało, no, można by powiedzieć, no... Ja tak naprawdę, bo ja mam na dobrą sprawę, dostałem od zimy taki kubek teraz do spożywania herbaty z rumem, tylko tej herbaty coś brakło. Dostaniesz go na zawsze. I tak powiem wam szczerze, że tak, kurde, tak... Pić, nie pić, taka chwila dla mnie ten, tak? Tutaj Storms. I takim fajnym przerywnikiem w tych naszych treningach, właśnie poza tym strzelaniem, poza tą taktyką, poza tymi różnymi innymi zadaniami, które tam, bo każdy z nas miał jakąś specjalizację w tych naszych sekcjach, grupach. Jaką jest specjalizację? Tyle, kurde, ze sobą wygadaliśmy. Ja niestety z racji tego, że uwielbiam podaj mi tego młota. Ty byłeś specjalizacja człowiek w pierdol. Mają specjalizację był... Człowiek w pierdol. Człowiek w pierdol, człowiek młot. Miałem to narzędzie, miałem jeszcze kilka innych narzędzi, które taranowały przejścia kolegom, jak trzeba było dostać się do jakiegoś tam pomieszczenia. Ja myślałem, że do takiej roboty to ktoś taki większy by był. Ale to stare chińskie przysłowie mówi, strzeż się gościa, na którego bicepsie widać żyły. Nie, no tak, no ale młotek, kurwa, on jest prawie taki duży jak ty.
Mieliśmy młotki składane. Aha, o właśnie, zapamiętać. Składane młotki. Trzeba ten, na wypozdałta trzeba tam oprócz składanej saperki, składany młotek. Przydaje się. Także dodatkowo, poza tymi głównymi takimi, nazwijmy to, zadaniami, które każdy z nas musiał wykonać, no, to strzelanie, taktyka, to były te właśnie takie specjalne te ćwiczenia, które wykonywaliśmy po to, żeby te nasze, każdego specjalizację, no, związane z naszą specjalizacją. O. Mhm. Czyli jak ja byłem tym młotkowym, co w fabryce młotkiem szalał. Praktyki na budowie, tak? Musiałem ten beton kuć. Z racji tego, że wytrzymałość ogólną mam, musiałem troszeczkę czasu spędzać na siłowni, no siłą rzeczy, tak? Podciągać się trzeba było. No, pompki trzeba było robić, żeby jak przyjdzie co do czego, żeby można było tym młotem walić. Ale młot to była taka ostateczność. Miałem inne środki, które pomagały mi w otwieraniu drzwi, także... Pukałem. Najpierw pukam. Kto tam? To my harcerze. Później strzelba. No, jeśli strzelba nie zadziała... A propos tego młota, to ja teraz mi się takie kojarzy, nagranie krąży w necie, jak tam się komuś do mieszkania jakiś taki wschodniosłowiański chyba, to jakieś rejony były i taki jakiś chyba spad. Taki tamtejszy, jakiś tego typu jednostka i tam się komuś dobijają do drzwi i tym taranem tam łomotają, panie, kurde, z 3 minuty tam i nie mogli wejść. Nie miałeś takich przygód. Znaczy, no, bo to trochę inne działanie jest, to jest policja. No i oni, my najpierw zakładamy ładunki. No właśnie miałem mówić, tylko że właśnie zastanawiam, pukiego mu ten młotek, kurde, co on tam puka, rury chyba opukuje, czy te kaloryfery, czy się nie zapowietrzyły. Inaczej, najpierw dotykam klamki, jeśli da radę wejść bez shotguna, bez młota. Czyli faktycznie z tym pukaniem to tak prawie trafiłem, nie? No prawie, ale my nie pukamy, nie? Ale nie pukaliśmy, przepraszam, może teraz. Ale zdarzało się, że i otwarte? Mieliście tak? Zdarzały się drzwi otwarte. Ale no. Byliśmy przygotowani na to, że jak nie będą, no to trzeba w tym momencie no, użyć tego shotguna, wywalić zawiasy, wywalić zamek. A jeśli to nie pomogło, no to się zakładało te porządne kabum, które otwierało wszystkie drzwi. A to zazwyczaj... Klucz uniwersalny. Klucz uniwersalny, zazwyczaj zakładało się to główne kabum, nazwijmy to, na drzwi główne, wejściowe. A jak już się weszło do środka, to już hulaj dusza, piekła nie ma. No, tam jest takie lżejsze popierdółki kalibru. Ale nigdy nie kopaliśmy drzwi, także nie kopaliśmy. Nie? Nie, nie. No nie, no bo ustąpią, to jeszcze wpadniesz do środka, kurde, nadziejesz się na trochę ołowiu i trochę lipa. To pół biedy, ale gorzej, jak ci noga wejdzie w drzwi. Aha, sama, no w sumie też. I będziesz latał wtedy z taką płetwą. To jest dopiero... Jak na tych... O, dzień dobry. Nie wiem, nie wiemy, co mu się, nie wiem, co mu się stało. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czemu. Nie wiem, co tu ten. Zrobiłem taki ruch, ale. Aparat pod wrażeniem również jest. Także no, tak to życie wyglądało. Tak to dzień pracy wyglądał. Musimy coś ustalić, bo coś mu się. Myślę, że coś może nie może zdzierzyć tych. Dopiero zaczynamy. Dopiero zaczynałam już ja tutaj odpowiedni taki. Pierdzielą głupoty. Zima zamknij się. To tak wyglądał dzień taki stan. Ale co, tak krótko? Myślałem, że wy tam cały dzień kurde oracie. Dzień i noc siedzisz i kurde i wszystko na jednostce. Znaczy nie no, tak jak mówię, no nie wiem jak teraz chłopaki pracują, pracowaliśmy od 8 do 16. Czy na 16.15, już nie pamiętam jak to tam było, bo to trochę czasu już zleciało. No i 16.15. No i tak wyglądał przeciętny dzień, tak? Tak, przeciętny dzień, plus do tego dochodziły te poligony, tak? Na których to się... był taki średnio zajęty. Na poligony to już były zajęcie było od rana do wieczora, od cały wieczór nieraz mało się spało, dużo się ćwiczyło, dużo się trenowało, no ale o to chodzi, tak? O, i znów. A może zimno tak na to wpływa? Może, nie wiem. Czekaj, zobaczymy. A nie możesz go z tego zlokować jakoś? Mów.
Ja go wystawię, o, przesunę mu środek ciężkości. Może, no i może się trochę Tak to wyglądało, no, no, wyjeżdżało się na poligony i w tym momencie no, już bez jakichś ograniczeń, tak? No, w tym momencie no, wyjeżdżało się na te poligony po to, żeby zgrywać to wszystko do kupy, tak? No, wiadomo, na poligonach można było robić wiele innych ćwiczeń, których nie mogliśmy zrobić. Których nie mogliśmy zrobić u nas na naszym poligonie, no bo za moich czasów nie było to tak wszystko fajnie rozbudowane jak teraz jest, tak? Teraz bardzo to się wszystko rozbudowało i dużo więcej możliwości jest. Bo to będzie temat następny, jaki chciałbym poruszyć właśnie. Tutaj tak zaznaczymy, że tak jak czytałem o różnych jednostkach specjalnych, w tym i trochę o was. Zległo. To tak? Oddaj ognia z lewej. Za... On your left, jak to mówią ci kurde Avengersi. Tak, ja tam równolegle pójdę z drugą jakby ten. Jesteśmy tutaj też tak trochę chłodno, bo to taka nasza, to jest nasza. On się zapędził się. Salka treningowa. Słuchajcie, specjalnie Damiana zaprosiłem na to. Żeby ja mógł cygany sobie... odpalać. Za dużo gadam, dlatego gaśnie. Specjalnie Damiana zaprosiłem tutaj, żeby przyjechał do mordowni, zobaczył jak to killerzy trenują w zimnie, gdzie trzeba cały czas być w ruchu, cały czas trzeba coś robić. To ja też tak trenowałem. No, że ten... To wiesz o co chodzi, nie? Tylko nie w tym wieku. Ty tak trenujesz jeszcze przede mną. Zobaczymy. 18 lat, przepraszam. Zobaczymy, czy wytrwasz. No, ja 17. No. Że jeszcze troszeczkę. I tego się trzymajmy. Bo właśnie, że wracając do tematu, że tam niejednokrotnie, że tak ja odnosiłem wrażenie, że tak jakbyście mieli chociaż trochę mniej sprzętu, to byście z procami tam biegali. Ale to na następne nagranie poruszymy te takie te realia. To się chciałem zapytać, jak wyglądał dzień akcji, czy też przed akcją. Emocjonalnie, czy jakaś, czy bieganina, czy też kolejny dzień w biurze na relaksie, każdy sobie to tam sprawia. No, podstawową zasadą jest, że nie biegamy. Jeśli nie trzeba, to nie biegamy. Biegamy wtedy, kiedy dupa się pali. W tym. Aha, czyli jak się przygotowuję, też nie biegam. Też nie biegamy. Każdy ma swoje zadanie do spełnienia, tak? Ja miałem, zależnie od... Nie wiem, i byłem kierowcą, byłem kierowcą, kierowałem autkiem swoim, Mercedesikiem Galendą, też odpowiadałem za ten samochód, musiałem przygotowywać ten samochód do działania. Nie wiem, gościu odpowiedzialny za łączność przygotowywał łączność, medyk przygotowywał swoje rzeczy związane z tym. Chłodno zaczyna robić, musi ten... Medyk piorunem trzeba zadziałać. Medyk przygotowywał swoje, jak to się mówi, swój cały ekwipunek, który potrzebny jest do wykonania zadania. Czy to robimy zadanie bojowe? I wszystko tak przybijanie pieczątek w biurze na spokojnie. Każdy wiedział, co ma robić. Właśnie te wyjazdy na poligony. Na tych wyjazdach poligonowych to wszystko dogrywaliśmy sobie, te właśnie niuanse, bo tam sobie ćwiczyliśmy takie scenariusze, nazwijmy to. Czyli żeby wszystko, co się miało zjebać, żeby się zjebało na poligonie. A i tak się zjebie później, wiadomo, nie? No, ale z takiego założenia wychodząc, tak, jak to Paton mówił, żaden plan nie przetrwał pierwszych 10 minut wymiany ognia. Dosłownie i to tak jest. Jak zaczyna się, to wszystko zaczyna żyć swoim życiem. No. Chyba ta temperatura faktycznie wpływa na to. Tak, w tych poradnikach wszystkich to tam nie wzięli pod uwagę warunków otoczenia. Kontekst się liczy, to co, o czym mówimy. Dosłownie. Dobrze, w następnym nagraniu poruszymy sobie temat tego takiego, no oczywiście szczegółów nie będziemy mówić, bo nie możemy nawet gdybyśmy mogli, to byśmy nie mówili, bo co mnie boli, jak ja patrzę, dzisiaj czytam i nasi specjalsi 4 nowiutkie kołki i oni będą mieli kurwa, jak, nie, nawet nie powinni mówić, jakie sznurówki oni noszą tam, a nie, już nie mówiąc o czymś poważniejszym, nie? Także to ja nie wiem, ja dam wszystkich kurde odpowiedzialnych za takie podejmowanie decyzji, to Młotkowy by poszalał.
Ty, jest tak zimno i ten rum mnie tak jakoś nie uderza do głowy, a tam w ciepełku to tak było, tak łyczka i tak już... Dlatego mordownie... Ale pasuje, cygara i rum to chyba... ludzie tam byli przesiągnięci cygarami, jak zaczęli sobie ten alkohol tam jakiś tam wytwarzać, tam w tej Ameryce Południowej, to od razu te smaki były ustawione, bo się komponuje się, a taki właśnie jeszcze taki fajny... W tym momencie przechodzimy jeden z etapów selekcji, tak? Jest zimno. I tak jest dobrze, bo mamy. Ja w liceum przechodziłem. Mamy coś. Małem w śniegu, bo jak się za. Mamy coś, co nas grzeje i tak, a na selekcji nie mieliśmy nic, co nas mogłoby grzać. Trzeba było grzać się czym? Swoim telepaniem. Albo kolei. Miałem taką sytuację. Spałem z kolegą na łyżeczkę. No. Minus 30 stopni. Kolega do mnie, zima. Ja bym w taki sytuacji ja z każdym bym spał na łyżeczkę. Łączymy śpiory. Chociaż zastanowiłbym się nad Arturem Szpilką, czy z nim bym ten, bo tu mogło być te, ale ten. Słuchajcie, ale naprawdę nie miałem żadnych takich myśli, że... Nie no, żony, w tej temperaturze to mózg na pół zamarznięty, jak ale sądzę. Ale ktoś teraz tego posłucha, to zaraz może sobie pomyśleć, że tam... No ja też taki żarcik se... Uwierzcie, spalić, nie ma... Bo ty, bo... Nie było... No właśnie. Jesteśmy zmuszeni do... takiego nie finezyjnego, nie dżentelmeńskiego palenia trochę, no ale to no siła wyższa. Więc kochani, 20 minut. No wiecie, jak mi wyglądał dzień. Cały czas trening. No i kurde, wszystko spokojniutko, luźniutko, delikatnie. Znaczy, przypuszczam, że były momenty, że nie było luźniutko, ale wszystko zmierzało do tego, żeby to wszystko było robione. Nawet jak wykonywało się gładko. Zadanie, to z naszej perspektywy to było wolno, było spokojnie. Ja rozumiem, że osoba, która to obserwowała, patrzyła na to, dla niej to wydawało się, że my to robimy szybko. Ale my to robiliśmy swoim tempem treningowym. Ty patrz, już. No tak, no niestety, no, robiąc... tak to wygląda. Tylko problem tu się pojawia jaki? A miał być koniec, a nie będzie końca. Problem się pojawia taki, że jak ktoś patrzy z zewnątrz i tu gdzieś w dalszym nagraniu przyjdziemy do tego środowiska strzeleckiego ogólnie. Jak ktoś patrzy z zewnątrz i patrzy, ty, jak oni zapierdzielają, to my też zapierdzielamy, nie? Tylko nie patrzą na to, że dla was to było powoli, to szybko już wychodziło, ale dla was był ten czas jak gdyby zwolniony przez to, że to było tak dobrze opanowane i niepotrzebnie teraz zaczynają wszędzie biegać i wszyscy uczą latania, biegania ze wszystkim. No tak, no bo teraz troszeczkę to się wszystko wywróciło do góry. Znaczy tak, gdzie trzeba biegać, to trzeba biegać. Dosłownie. Owszem, nie? To wszystko, no nie da się zrobić żołnierza, specjalsa w przeciągu 4 dni. Ten proces jest bardzo długi. Tak, i tym zakończymy za chwilkę następne, tak? Bo będziemy tu na 3 godziny. Kochani, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze. Tak jak my. Nie palcie. Absolutnie nie, zostawcie nam.